Delubal Software posiada wiele przydatnych narzędzi do projektowania konstrukcji żelbetowych. Program AirShtab 9 jest pierwszym wyborem do projektowania konstrukcji szkieletowych. Do dodatkowych obliczeń płyt, ścian lub powłok wymagane jest oprogramowanie RFM6. Po aktywowaniu rozszerzenia projektowanie konstrukcji betonowych można przeprowadzić obliczenia wytrzymałości i użytkowalności prętów i powierzchni z betonu zbrojonego. Dostępnych jest wiele międzynarodowych norm. Wszystkie parametry zbrojenia są definiowane bezpośrednio we właściwościach prętów i powierzchni. Informacje ważne dla obliczeń, takie jak długości efektywne lub otulina betonowa, można znaleźć bezpośrednio we właściwościach elementu konstrukcyjnego. Otulina betonowa jest określana automatycznie na podstawie wybranych klas ekspozycji. Zbrojenia podłużne i zbrojenia na ścinanie można definiować w oknach dialogowych. W celu indywidualnego rozmieszczenia zbrojenia prętowego zbrojenie można podzielić na kilka obszarów. Żebra są używane do reprezentowania belek TO-owych w modelu S. Nowością w programie RFM6 jest liniowo zmienny rozkład szerokości efektywnych. Podpory obliczeniowe są definiowane w celu redystrybucji momentu i siły tnącej na krawędzi podpory. Są one następnie przypisywane do odpowiednich prętów. Identyczne pręty są grupowane jako pręty reprezentatywne. Jest to sprytny sposób na równomierne wzmocnienie prętów. W punkcie centralnym można ustawić zbrojenie otuliny, zbrojenie podłużne i zbrojenie na ścinanie. Podobnie jak w przypadku prętów, najważniejsze informacje dotyczące zbrojenia powierzchniowego podawane są bezpośrednio w oknie dialogowym powierzchni. Z tego miejsca lub za pośrednictwem nawigatora można również przejść do utworzonych przez siebie typów zbrojenia. Można je zapisać z wymaganymi ustawieniami i wykorzystać do zbrojenia dowolnej powierzchni. Rozszerzenie projektowanie konstrukcji betonowych w RFM umożliwia przeprowadzanie obliczeń przebicia dla powierzchni podpartych pojedynczo lub liniowo. Wszystkie odpowiednie węzły są automatycznie wyszukiwane przez program i sprawdzane pod kątem wymaganego zbrojenia na ścinanie. Po zakończeniu obliczeń wyniki wyświetlane są w formie graficznej i tabelarycznej. W nawigatorze można kontrolować wyświetlanie wyników obliczeń i ilości zbrojenia. Wszystkie obliczenia pokazane są w tabelach. Kompletne obliczenia wraz ze wzorami obliczeniowymi można wyświetlić i w razie potrzeby wydrukować w raporcie. Do podziału budynku na kondygnacje potrzebne jest rozszerzenie model budynku. Program automatycznie rozpoznaje wszystkie komponenty kondygnacji. Model budynku może być wykorzystany do określenia środka ciężkości, wyników dla ścian usztywniających lub przemieszczeń stropów dla każdej kondygnacji. Rozszerzenie ma zastosowanie również w dynamice, ponieważ wszystkie te wartości można również wyznaczyć do analizy spektralnej. Dostępne jest również odpowiednie rozszerzenie do analizy etapów budowy. Oznacza to, że różne sytuacje, które występują podczas procesu budowlanego, mogą być uwzględniane za pomocą analizy konstrukcyjnej. Elementy konstrukcyjne, takie jak pręty, powierzchnie lub podpory, można modyfikować na każdym etapie budowy.